Jest taka książka, która wydaje się być dość mało związana z tematyką tego kanału. Natomiast okazuje się, że jest związana i to bardzo. Jest to sekretny dziennik młodego lekarza, który okazał się zostać specjalistą w ginekologii. Jest tam więc bardzo dużo tematów okołoporodowych, natomiast przedstawionych w taki sposób, że nie warto czytać tej książki przed porodem, ale jak już urodzisz. To czemu nie? Może będzie dla Ciebie ciekawa? Zapraszam Cię na recenzję tej książki. Dziś mówimy o tej książce. Adam Kai, będzie bolało. Jest to Sekretny dziennik młodego lekarza. To jest książka, która w Wielkiej Brytanii jest bestsellerem, ale jest też popularna, nawet bardzo popularna w Polsce. Sporo osób ją już pewnie przeczytało. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii, jeżeli już czytałyście, to dajcie znać w komentarzach. A dzisiaj chciałabym wam o tej książce trochę opowiedzieć. Jest to książka, która opowiada pewien, y fragment życia pewnego lekarza od momentu, kiedy on był stażystą, poprzez kolejne szczeble kariera, aż do momentu, gdy został specjalistą. I on opowiada odrobinę o swoim życiu prywatnym, ale książka sugeruje, że mówi o nim odrobinę tylko dlatego, że go właściwie nie miał. Pokazuje to też, jak wygląda ta brytyjska służba zdrowia, że wcale nie wygląda ona tak cudownie, jak my sobie to wyobrażamy z naszej polskiej perspektywy, narzekając na wszystko, co mamy tu. Pokazuje też to, że tam życie zawodowe jest życiem w ogóle że niewiele ma się życia prywatnego, że tak samo jest się przemęczonym ilością godzin pracy, i czasami człowiek już nie wie nawet, czy jest dzień czy noc, więc tak naprawdę. To nie jest tak, że lekarze w Wielkiej Brytanii są wypoczęci i pracują połowę krócej niż my, bo nie muszą więcej. Więc takie rzeczy czasami też was interesują, ale najbardziej pewnie interesują was te stricte przypadki medyczne, które tutaj są opisane w bardzo dużej ilości i to ma formę takiego dziennika. Czyli są konkretne wybrane jakieś dni, w których działo się coś ciekawego, zamieszczone w tej Książce, tak chronologicznie, jak pamiętnik, każdy dzień jest opisany jako osobny, taki jakby podrozdział. E, Ta książkę czyta się bardzo łatwo, lekko, e, czyta się ją bardzo szybko. Jest to taka książka, nad którą za wiele nie trzeba myśleć, bo jej treść sama nas wciąga i się tak przerzuca kolejne kartki. Co ciekawe, powiem Wam jeszcze jedną rzecz, i nie jest to wcale um, opowiadanie treści, gdyż jest to już w opisie książki e, zawarte, że e, Adam, autor, e, lekarz, który opisuje swoje przygody, on z kariery lekarskiej ostatecznie zrezygnował. E, on już nie jest lekarzem, jest chyba bodajże teraz komikiem. E, natomiast e, po latach wspinania się po tych szczeblach kariery e, zrezygnował całkowicie z zawodu. Dlaczego? Odpowiedź też znajdziecie w tej książce. W tej książce jest bardzo dużo humoru. Jest bardzo dużo takich historii, które są zabawne, dziwne, niekiedy niestety także smutne. Jak wygląda ta książka? Ja Wam przeczytam po prostu jeden z najkrótszych rozdziałów, jaki w niej jest. Jest naprawdę krótki, więc, więc mogę sobie na to pozwolić. Podczas dyżuru na izbie przyjęć, przepisuję tabletkę dzień po. Nagle pacjentka zadaje mi pytanie: Wczoraj w nocy przespałam się z trzema facetami, czy jedna tabletka na pewno wystarczy? Koniec rozdziału. Jak łatwo się domyślić, tę książkę właśnie dlatego czyta się łatwo, szybko i przyjemnie. Ale czy aby te wszystkie historie na pewno się wydarzyły? Nie wiem, tego nikt nie wie. Natomiast ja śmiem wątpić, czy w ciągu kilku Pół lat, a więc stosunkowo krótkiego czasu życia zawodowego tego autora, mogło się aż tyle niewiarygodnych, ciekawych, dziwnych historii przydarzyć. Szczerze mówiąc, mi się w całym życiu zawodowym a trwało ono jednak dłużej. Nie zdarzyło aż tyle ciekawych historii. Może dlatego, że niewiele z nich toczyło się akurat w szpitalu, ale ja to poddaję w pewną wątpliwość. Warto jednak tutaj dodać, że mi jako medykowi czyta się tę książkę zupełnie inaczej, niż pewnie komuś, kto jest po prostu laikiem w tej dziedzinie. E, I tutaj warto jeszcze zaznaczyć, że książka jest pisana bardzo prostym, przystępnym językiem, jak zresztą widzieliście. No, chociaż po tym krótkim fragmencie e, ciężko to pewnie z całą pewnością stwierdzić, e, natomiast jest bardzo dużo przypisów, wyjaśnień. Jeżeli pada jakaś terminologia, która nie dla każdego musi być jasna, to jest ona wyjaśniona w przypisach, więc tę książkę na. Nawet jeśli nie znamy się za bardzo na tej działce, na medycynie w ogóle się nie znamy, to i tak jesteśmy w stanie ze zrozumieniem fajnie sobie przeczytać. Zatem, co jest plusem tej książki? Przede wszystkim język, sposób pisania, który jest bardzo łatwy w odbiorze. Czyta się ją łatwo, szybko i przyjemnie. I jest dużo przypisów wyjaśniających takie terminy, które mogą być dla kogoś trudne. A co jeśli chodzi o minusy? Przede wszystkim ja miałabym wątpliwość, czy te historie naprawdę wszystkie dokładnie tak miały miejsce i pewnie nie. Pewnie zostało ono ubarwione, jak to w książkach bywa, ale nie wiem, czy to jest minus, no bo w końcu jest to książka. E, na, natomiast co jest takim na pewno moim zdaniem minusem? Jest to książka, która z całą pewnością ochydza nam szpital i zohydza nam poród, jakikolwiek, czy to poród naturalny, czy to cięciem cesarskim w zasadzie. Ja nawet nie wiem, co jest tam gorzej opisane, ale jest to opisane. Zupełnie nieadekwatnie, strasznie, i to dlatego ja uważam, że tej książki nie powinno się czytać przed porodem. Nie ma po co jej czytać przed porodem. Jest to zdanie jednego faceta, w dodatku lekarza, a lekarze mają w ogóle dość specyficzny obszar pracy, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o działkę taką położniczą. Tak jak wspominałam, ja mam pewne wątpliwości, czy wszystkie te e, sytuacje wydarzyły się naprawdę. Natomiast jestem pewna jednej rzeczy. Wszystkie e, te historie są trochę podrasowane, trochę przejaskrawione. E, trochę mnie bawiło to, że. Um, autor tu z jednej strony niby chciał e, ujawnić, że no on też popełniał jakieś błędy, miał takie wiecie, jakieś głupie sytuacje swoje, natomiast e, to inne osoby najczęściej on e, stawiał w sytuacji tych głupszych siebie w e, roli tego takiego, takiego wiecie, bohatera na białym koniu, który zbawia świat w taki trochę zabawny, karykaturalny sposób niekiedy wręcz e, i niektóre rzeczy opisane w książce były takie wiecie, wręcz trudne do e, wyobrażenia Trochę umniejszające innym pracownikom, im, ich kompetencjom, ich zachowanie było przedstawiane w taki sposób, wiecie, no mogły się trafić takie osoby w rzeczywistości. Natomiast mm, ja tego nawet nie traktuję jako wadę tej książki, to jest dosyć zabawny zabieg, który jest dość typowy, kiedy autor sam opisuje siebie i swoje um, jakieś tam doświadczenia, e, przynajmniej w teorii, no i tak naprawdę każdy z nas trochę tak ma, więc ja mam do tego duże zrozumienie, że kiedy mówimy o sobie, nie przedstawiamy się, bo nie chcemy się przedstawiać w złym świetle, nawet wtedy, gdy tak jak autor książki, e, on już nie jest lekarzem, tak, już to jest jego przeszłość, on bardziej tutaj nam tłumaczy, dlaczego on zrezygnował z tego zawodu, więc też to nacechowanie takie trochę bardziej negatywne gdzieś się przewija, być może właśnie dlatego i być może dlatego, że taki miał odbiór tej rzeczywistości, to dlatego z tego zawodu zrezygnował. Czy polecam tę książkę? Wiecie co, myślę, że polecam, ale nie każdemu. Na pewno nie polecam tej książki, jeżeli dopiero planujesz dzieci i planujesz poród i nie masz dystansu do tego co co czytasz. Ponieważ, tak jak mówiłam, poród w tej książce przedstawiony jest w przedziwny sposób, oderwany od rzeczywistości akurat i mm, taki nawet trochę szkodliwy i chyba to jest taką największą wadą tej książki. Ponieważ to, że historie są ubarwione, wyjaskrawione, że są wiadomo, przedstawione w pierwszej osobie, że są przedstawione tylko z punktu widzenia autora, jest to jakby. Logiczne, no bo tutaj już w tytule widzimy, że jest to dziennik. Dziennik, sprawa indywidualna, związana z indywidualnym odbiorem autora, tak. Natomiast sam sposób przedstawienia szpitala, jego funkcjonowania, w ogóle porodu, to jest tak, że poród w tej książce, według mnie, to jest Albo będzie bardzo źle, albo będzie bardzo, bardzo źle. I nieważne, jak będziesz rodzić. I tak będzie źle, bo ogólnie. Przechlapany być w ciąży i rodzić dziecko. Nie? Zawsze e, gdzieś tam jawi się też jako takie zagrożenie, może trochę, natomiast tutaj ja zawsze uprzedzam, że ginekolody, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, pojawiają się w ogóle na porodówce w tych sytuacjach zagrożenia wyłącznie, więc być może dlatego też ta książka w moim odbiorze jako położnej, gdzie mm, ja mam trochę inne spojrzenie na, na to, e, to jest. Tak wyjaskrawione bardzo, nie? No bo ten lekarz z tej książki on się pojawiał głównie tam, gdzie było już bardzo źle i być może to głównie opowiada, jeszcze podrasowując to, żeby do książki pasowało. Ale ja jestem mega ciekawa, co Wy uważacie. Jeśli któraś z Was czytała te książki, chciałaby się wypowiedzieć, to Was bardzo do tego zachęcam, bo tutaj odbiór osoby jakby niemedycznej, że tak powiem, będzie pewnie zupełnie, zupełnie jeszcze inny i jestem waszego zdania bardzo ciekawa. I jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tej książki, to, to pytajcie, ale ja sądzę, że przede wszystkim trzeba sobie ją po prostu kupić, wypożyczyć, przeczytać, byle nie przed porodem, chyba że naprawdę macie ultra duży dystans. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu z recenzją książki. Jeśli chcecie więcej recenzji książek czy innych jeszcze produktów, Dawajcie znać w komentarzu. Recenzja książki pojawiła się tu w ogóle po raz pierwszy, więc jestem też bardzo ciekawa, czy taka tematyka też was interesuje. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do zobaczenia wkrótce.